Witam Państwa na dzisiejszym balu maskowym. Jeszcze miesiąc temu wirusy nam nie szkodziły, teraz znowu nam szkodzą. To przyjmijcie do wiadomości, że jesteście śmieszni z tą maskaradą. Nie zostało mi wiele czasu, więc krótko. Ustawa, która wprowadza dodatkowe ta ustawa nie upraszcza polskiego systemu podatkowego, tylko go komplikuje. Ta ustawa wprowadza różne wymogi, w związku z którymi wielu przedsiębiorców, zamiast skupić się na pracy na rzecz gospodarki, na rzecz wytwarzania dóbr i usług dla konsumentów, będzie się skupiało na tym, jak spełnić te wymogi, jak namieszać tak w firmie, jak tak przekształcić swoją działalność, żeby łapać się na jakieś wymogi. Ja bardzo chciałbym, żeby, jeśli powołujemy się na markę estońskiego CIT-u, która jest dobrą marką, uzyskała jakieś tam międzynarodowe uznanie. Dziękuję bardzo, panie pośle. Chciałbym, żebyśmy uzyskali tutaj glejt ze strony ambasady Estonii, że to jest estoński CIT, a nie polski CIT. Dziękuję. Konfederacja, wolność i niepodległość.